No, ja pidziule, no odczep się! I'm on my own, broken and alone. I feel the rage, no go. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie bardzo. Niestety wiecie, że zepsuł mi się komputer, no więc z tego komputera szybki konkursik dla was również. Bardzo ważne ogłoszenia w tym odcinku. Tutaj macie napisane, co trzeba zrobić. Pamiętajcie, nie piszecie odpowiedzi. Liczycie, ile graczy zabiłem podczas całego odcinku. Piszecie tylko słowo gram. Kto napisze odpowiedź, ten jest automatycznie zbanowany, a jego odpowiedź usunięta. Losowanie będzie na Discordzie, także zapraszam wszystkich na dołączenie do naszego Discorda, gdzie oczywiście link do Discorda znajdziecie w tym opisie. Każdy, kto chce wygrać, oczywiście tak jak zawsze u nas łatwo, ale trzeba subskrybować jeden i drugi mój kanał, czyli ten Veni Gaming i oczywiście też specjalny kanał Extra, Veni Gaming Extra, na którym robimy dużo live'ów. No albo znowu będziemy robić, jak tylko się pojawi komputer, bo niestety TFT nie mogę zrobić, może zrobimy Brawl Starsa. Bardzo ważne ogłoszenie teraz. Mianowicie grupa E 21 kwietnia, tak jest, zostały przeniesione rozgrywki i tu macie mecze, które będą, także wszystkie, całe informacje już macie, natomiast zaraz wam dam info do poprzedniej gry, tylko wam powiem, dlaczego się tak stało, a stało się tak mianowicie dlatego, że są rozgrywki offline z Championship Brawl Stars i niestety są też zespoły, które w tym grają, więc oczywiście nie mogą brać udziału we wszystkim naraz. Jest to po prostu niemożliwe. Dlatego się dopasowujemy. Cała organizacja się dopasowuje, żeby nie przeszkadzać. Grupa F 22 kwietnia. Denmark, Finland. I tak jak widzieliście, tutaj też są mecze, które będą. Także szukam osoby do statystyk. Osoby, które by chciały pisać statystyki. Bardzo proszę, żeby się do mnie zgłaszały na Discorda, na głównym kanale albo na prywatnym tym. Na prywatnej wiadomości. I tutaj macie już moje gierki. Powiem wam, no mega to wyszło. Poczekajcie do końca, powiem wam, uwielbiam tego Broka. Brok jest cały czas moim zdaniem przepowerowany, a jeśli możecie zostawić lajka, to będę wam mega bardzo wdzięczny. Jakieś tam zasięgi muszą być, bo ostatnio ten kanał za bardzo sobie chyba nie daje rady. Także będę wam wdzięczny. Dla tych, co nie są hejterami i co lubią i których nie boli zostawienie lajka i jakiegoś komentarza, będzie mega fajnie. No, będę kręcił. Niestety bez kamerki mam bardzo utrudnione wszystko. Nie działa mi software. I teraz zobaczcie. Powiedzcie mi, teraz jeszcze wygląda, że jest ok. Mam 8 power cubesów i idzie ze mną robot, którego zniszczę. Ale poczekajcie zaraz na momencik fajny. Które, no powiem wam, no wyszedł fartownie, bo to nie jest tak, że każdy taki moment da się zaplanować. Ta Shelly tutaj, która się chowa, ona będzie robiła mi duży problem już na samym końcu. Tu jest jeszcze bodajże, tu jest tak, o, jest Shelly i chyba Colt, ale, albo Carl, nie jestem pewien, zaraz zobaczymy. I teraz jest robot. I tu zaczęło się wszystko, a przepraszam, Bull jest. No ten Bull to, ja wiem, nie miał jakiś super mega szans, Bull został zniszczony, ale jeszcze trzech zadymiarzy jest. Ja postarałem się tutaj uciec i to był troszkę błąd, straciłem HP, idzie robot, gadżet użyty i teraz zobaczcie, jest Leon, przepraszam, i Shelly i robot jest na mnie. Wyglądało tragicznie, ale postanowiłem się nie poddawać do końca. Jeszcze tutaj robot zniszczony i ta Shelly dwa razy mnie ostrzelała, 0 HP. Przeskoczyłem strzał Leona. Wychodzi robot, ulti i na Shellkę. No po prostu, powiedzcie mi, że to nie jest fajna akcja. No moim zdaniem mega fajna akcja. Jeszcze tutaj raz wam daję, tu jest druga grupa, Denmark, Finlandia i Australia. Jeśli chcecie, to wpadajcie. Oczywiście pamiętajcie też pierwszą grupę, czyli 21 i 22 kwietnia. Obydwie grupy są. I jeszcze jedną gierkę wam a przepraszam, otworzymy sobie jednego boksa. No możemy sobie otworzyć jednego boksa, pewnie, że tak. Nic nie wyleciało z tego boksa, resztę boksów trzymam. I jeszcze jedną gierkę wam chciałem pokazać. To już nie jest jakaś super mega skillowa gra. Natomiast Brokiem bardzo łatwo się gra. Brok ma duży power. Jeśli masz star powera do Broka, tego, którego widzisz, że zostawia te płomienie, one mega są blokerami. Również tutaj ten ból odpuścił, co jest bardzo dobre dla mnie, mogłem jeszcze go tutaj na dole troszeczkę zmieść. Ja to ogólnie odtwarzam, bo staram się nie grać na telefonie, mi się lepiej gra na przykład na tablecie, a na tablecie nie mam dobrego nagrywania, także nagrywam dopiero później i oczywiście staram się wam pokazać te lepsze akcje, wcale nie będę udawał, czasami zdarzają mi się też wtopy, natomiast no tak, jeśli
Nie każdemu się udaje, natomiast brokiem bardzo ładnie mi się udaje tutaj właściwie każdą gierkę ogarnąć, chyba że mówię, no albo już jestem zmęczony, mi się nie chce. Zobaczcie, co Gadżet zrobił. Gadżet zrobił to przede wszystkim, że nie zginąłem, bo Leon bez problemu mógłby mnie zabić. Wziąłem 3 kolejne Power Cubesy. Gadżet do Broka moim zdaniem jest bardzo OP. I nie wiem, czy tu nie będzie nerfa, jak na razie wiecie, był nerf już na kiełka, był nerf na niektóre gadżety. I no i dobrze, że był nerf, na przykład nerf na gadżeta AMZ bardzo ważny, bo przecież ona jest taka mocna z tym, jest po prostu mega. Tutaj też ciekawa sytuacja, tylko że ja miałem oczywiście więcej Power Cubesów, to ten Leon tak nie za bardzo próbował coś tam wziąć, ale ogólnie Brokiem, dlatego że macie ten gadżet, bardzo łatwo jest uciec z sytuacji, gdzie przeciwnicy nie są po prostu na to gotowi. To by było tak mniej więcej tyle. Do końca tego odcinka sobie już możecie pooglądać. Jeśli możecie, oczywiście, ci prawdziwi, których was fanów, którzy naprawdę oglądają całe odcinki, nie jest wielu. Chciałem wam serdecznie podziękować. No i co? Bijemy pomalutku do tych 100 tysięcy. Na razie będzie pewnie bardzo, bardzo pomalutku. A na 100 tysięcy dalej, mam nadzieję, już zobaczymy się w Polsce. Chyba że będą pozamykane dalej granice i będzie ta cała kwarantanna, no to wtedy przełożymy to na jakiś dobry czas. A tymczasem co? Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. No i do następnego odcinka, mam nadzieję. Może dzisiaj zrobimy live na małym kanale z Brawl Stars, bo niestety nie mogę innego. Albo zrobimy już jutro. Natomiast no nie będzie rozgrywek, pamiętajcie, 21, 22, liczę na was wszystkich na ten piękny event. Do zobaczenia.